Słupki staną po obu stronach Placu Konstytucji 3 maja w ciągu ulicy Żeromskiego. Wjazd na plac od strony ulicy Fosza i Kościoła Garnizonowego blokują gazony z kwiatami. Te słupki mają po prostu, mimo tego zakazu ruchu, który jest na Placu Konstytucji, uniemożliwić wjazd jakichkolwiek pojazdów. Upewnijmy się, że Plac Konstytucji po prostu nie będzie niszczony. Będą to słupki bardzo podobne do tych, które stoją przy Placu Korackiego. Z tym, że o ile tamte opuszczane są na pilota, te będą reagowały na sygnały wydawane przez pojazdy uprzywilejowane, czyli karetki, straż pożarną czy policję jadącą na sygnale. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wykonawcę wybierze nie w ramach przetargu, ale w drodze postępowania ofertowego. Mieścimy się po prostu w takich pieniądzach, które nie wymagają przetargu. To jest tylko i wyłącznie zapytanie ofertowe. Na zakup słupków i montaż jest zarezerwowana kwota 180 tysięcy złotych. Pojawienie się automatycznych słupków po obu stronach Placu Konstytucji 3 maja oznacza koniec z rozjeżdżaniem przez samochody na wierzchni placu, która remontowana była w 2017 roku. Wtedy wymieniono 250 płyt. Koszt prac wyniósł ponad 50 tysięcy złotych. Po 2 latach płyty na placu wyglądają koszmarnie. Słupki blokujące wjazd na Plac Konstytucji 3 maja mają zostać zamontowane do końca czerwca.